kamerę podchodzimy. Dzień dobry, witam pana. Może słoneczko się schowajmy, bo strasznie świeci mi. Dobrze, dobrze. Tutaj będziemy stali, żeby też było wygodnie rozmawiać. Jak pan ocenia to, co się dzisiaj tutaj dzieje? No bo z jednej strony pokojowy protest legalnie przeprowadzany, zarejestrowany, skupia ludzi, którzy nie zgadzają się z tymi restrykcjami, obostrzeniami, z COVID-em. Z drugiej strony mamy w tym momencie też protest feministek, środowisk lewicowych, który maszeruje przez ulicę Warszawy. Tak. Nic się nie dzieje, policja nie interweniuje. Czego nie można powiedzieć o tym miejscu? Jak pan na to wszystko patrzy? No generalnie moim zdaniem sytuacja się rozwija chyba tak, jak powinna się rozwijać. Konflikt narasta, nabrzmiewa. I są po prostu przeróżne formy, prawda, tego konfliktu, no bo mamy drugi lockdown, mamy paraliż totalnie, prawie paraliż totalny całego państwa, więc no ludzie powoli zaczynają mieć dosyć i część ludzi budzi się i widzi, że to nie chodzi o koronawirusa, tylko o jakiś podstęp, jakiś rzeczywiście zniewolenie i coraz więcej osób się dołącza. O ile miesiąc temu demonstracja wyglądała rzeczywiście pokojowo, to dzisiaj już widzimy, że część osób, nie wiem kto to był, które wlały się do tej demonstracji pokojowej i spowodowały prowokatorzy, prawda? Ale myślę, że z każdym miesiącem to tak będzie coraz bardziej narastał ten konflikt, bo dlatego, że ludzie mają serdecznie dosyć, nie? I tyle, no bo to jest takie naturalne i normalne, oczywiste, więc... No, bo też tutaj można powiedzieć nieco ironicznie, że ten wirus jest naprawdę bardzo inteligentny, bo tutaj policja mówi, że jest nie wiadomo jakie zagrożenie, podczas gdy niedaleko stąd całkiem jest też skupisko ludzi i tam ten jakoś wirus nie funkcjonuje. To jest jeden wielki kabaret w ogóle. To jest scenariusz do jakiejś komedii z tym wirusem, koronawirusem, więc no... To, że też mieliśmy jednak tutaj dzisiaj do czynienia z tym, że policja użyła gazu, zostały niektóre osoby zatrzymane, no więc ta interwencja była i mam nadzieję, że już nie będzie, ale była zdecydowanie o wiele ostrzejsza niż w przypadku innych tego typu zgromadzeń. Przypuśćmy, idą coś tam, nie wiem. No tu widzimy, że teraz jest jakieś przygrupowanie. Nie wiem, bo coś tutaj, okej, dobra. Musimy jeszcze troszkę przejść, bo tutaj policja nas spycha. Nie wiem w jakim celu, mam nadzieję, że nic się tutaj złego nie będzie działo. My kontynuujemy rozmowę z panem Iwanem Komarenko. Jeszcze chwilkę. Więc tak jak powiedziałam, oczywiście no, konflikt będzie narastał i nabrzmiewał, no bo to zaczyna dotykać różne warstwa społeczne. O ile kilka miesięcy temu najgorzej odczuli to artyści, prawda, i branża turystyczna i hotelarska, to teraz problem i się pogłębia, po prostu coraz głębiej się wcina cały ten, cała ta katastrofa wcina się w warstwę społeczną i coraz więcej ludzi do nas się dołącza. A to, że akurat do nas się dołączyły osoby agresywne, no trudno, ja myślę, że za miesiąc może być jeszcze nawet gorzej, a za pół roku to może być nawet, nie wiem, strzelanina na ulicy. Niczego w tej chwili nie można przewidzieć, nie? Bo nie walczymy z koronawirusem, tylko z totalitarnymi rządami. Bo gdyby był koronawirus, gdyby rzeczywiście była prawdziwa pandemia, to nie spotykalibyśmy i nie rozmawialibyśmy ze sobą, opłakiwalibyśmy naszych rodziców, bliskich, dzieci przy trumnie. Tyle. No, widzielibyśmy wtedy rzeczywiste masowe trupy, można tak powiedzieć, no ale na przykład na Białorusi czegoś takiego nie ma, prawda? Nie ma jakoś czegoś takiego na Białorusi, nie ma czegoś takiego w Szwecji, a nawet w Rosji jest łagodniej, bo rozmawiam z mamą, która jest odważną osobą, 70-latką, pracuje w hotelu, lata ze brudną szmatą po wszystkich piętrach, bo sprząta. Tak pracuje moja mama, mając 70 lat, musi dorobić, bo jest na emeryturze, ale musi dorobić, nie? Więc ma kontakt cały czas z tymi zarazkami i tak dalej, nie? Ani razu nie miała ani kataru, ani nic. Więc jak wchodzi... Tak, oczywiście, że tak. Więc ona jak wchodzi do autobusu, to ktoś jej tam zwrócił uwagę, ale nie ma czegoś takiego, że kierowca autobusu zatrzymuje pomiędzy przystankami i wyrzuca prawie, że na pysk człowieka, który jest bez maski, nie? Do sklepu tak samo wchodzi. To jest niesamowite, że im dalej na wschód, tym łagodniejsze są restrykcje. Im bardziej na zachód, tym więcej jest inwigilacji, zniewolenia i koronawirusa. Ten wirus im bardziej na zachód, tym jest ostrzejszy po prostu, no i tyle. No. Na zakończenie naszej rozmowy proszę
nie wiem, być może jakiś apel pozytywny skierować też do tych ludzi, którzy w tym momencie być może się boją. Tutaj też patrząc na to, co się dzieje na placu defilad, jakby pan mógł wlać jakąś dozę optymizmu. Oczywiście, zwracam się do wszystkich osób, którzy rzeczywiście boją się tego koronawirusa. Proszę się nie bać. Lęk jest naturalnym, że tak powiem, uczuciem ludzkim, nie? Ale i każdy ma swój stopień przełamania tego, swoją granicę przełamania tego lęku. Grupa ludzi, którzy już od 6 miesięcy walczy z tym, przełamali go wcześniej, nie? Ale spokojnie, i do was też dojdzie ten moment, kiedy wy go przełamiecie, ale przełamiecie, bo nie walczymy tak naprawdę z koronawirusem, tylko tak jak powiedziałem, z totalitarnymi rządami. Trzymamy za was kciuki, że prędzej czy później przyłączycie się do nas i będziemy razem walczyli z tym zamordyzmem, tak to trzeba nazwać, nie? Dziękuję. Czekamy na was, no. Dziękuję. No i właśnie, tak jak tutaj pan Iwan Komarenko powiedział, walczymy z zamordyzmem. Tu widzimy, że policja jest jakoś tak szerzej rozstawiona. Elmex.